Mistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w sesji udział bierze 10 radnych, czyli jest wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady naszej sesji. Witam panią burmistrz Dorotę Łukomską, witam pana skarbnika oraz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy przybyli na dzisiejsze obrady. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WRODO, a także artykuł 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie informuje, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. W punkcie drugim mamy przyjęcie porządku obrad sesji. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi bądź propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 10 radnych zagłosowało, 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła dzisiejszy porządek obrad jednogłośnie, czyli 10 głosami za. Chciałbym poinformować, iż projekty uchwał zaopiniowane pozytywnie co do zgodności z prawem zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym, a ponieważ wszyscy radni są w ich posiadaniu, pozwolicie, że nie będę ich odczytywał. W podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Do niniejszego projektu uchwały w dniu wczorajszym została przygotowana autopoprawka, która została omówiona na posiedzeniu. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę jednogłośnie, czyli 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2022 rok. Informuję, również autopoprawka, która została omówiona na posiedzeniu komisji. Czy ktoś z państwa radnych bądź uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, radny Jakub Dajczew. Chodzi mi o te zadania inwestycyjne, które są tutaj w tym projekcie uchwały odnośnie budowy obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lelicków, Furmanów, Wólka Plebańska. I chciałbym, no nie dzisiaj oczywiście, może sesjach, dołączyć jeszcze do tego, do tych projektów takiej budowę obiektów małej architektury na tej działce gminnej leżącej nad rzeką Czarną, na granicy tych dwóch sołectw, Czarna i Czarniecka Góra. No ostatnio sporo tam się dzieje, imprezy typu piknik ostatnio na Dzień Dziecka, operacja Czysta Rzeka, też różne istnienia Funduszu Sołeckiego. Kiedy istniał Fundusz Sołecki, no sporo tam się działo, powstały ławostoły, cała ta infrastruktura tam była systematycznie rozbudowywana i no taka prośba, aby w niedalekiej przyszłości też spróbować coś tam na tej działce rozbudowywać ją. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pani burmistrz. Szanowni radni, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wniosek pana radnego Jakuba Dajczera, to tak jak już mówiłam na poprzedniej sesji, mamy plan na rozbudowę infrastruktury dotyczącej uzdrowiska, statusu uzdrowiskowego, który mamy nadzieję uzyskać w ciągu najbliższego roku. Także tam będzie remont budynku. Także myślę, że ta infrastruktura, która jest związana i ze ścieżkami uzdrowiskowymi, i ze ścieżką rowerową, siłownia zewnętrzna i jak plac zabaw, to będzie w tym jednym wniosku. Między innymi to, bo pomysłów mamy jeszcze dużo więcej. Do tego jeszcze chcemy oczywiście, jak przyjmiemy zbiornik na przenie zbiornik, no więc czekamy tylko na nabór wniosków, bo to będzie dosyć kosztowna inwestycja, ale do tego się przygotowujemy. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj ja też bym chciał, patrząc na to, ile pozyskujemy pieniędzy, z tego co wiem, ostatnio pozyskaliśmy na przydomowe oczyszczanie ścieków, to
pojawia się pytanie, czy będzie nas stać na wkład własny, bo ostatnio okazuje się, pomimo tego, że niektórzy radni mówią, że nic nie, chyba każdy z nas to widzi, czy będzie nas stać na wkład własny, to jest pierwsze pytanie, a drugie nasuwa się pytanie, czy przerobimy to, czy nasi pracownicy dadzą radę, bo mówię, no, tych inwestycji mamy dosyć dużo, patrząc nawet na to, że pozyskujemy więcej pieniędzy niż w ostatnim naborze Polskiego Ładu, ponad 11, porównując z powiatem, gdzie pozyskali 2 miliony, to jest bardzo dużo, a pracowników nie mamy. Jak pani uważa, pani burmistrz? Mamy świetnie przygotowane, dużo pracy, a związane jest to właśnie między innymi z właściwym pozyskiwaniem środków z zewnątrz, bo przypomnę, że budujemy teraz salę gimnastyczną przy szkole numer 1. Teraz będziemy rozpoczynać procedurę związaną z podpisaniem umowy na budowę budynku użyteczności publicznej w Niekłaniu. Przetarg będzie ogłoszony po budowę numer 1, budowa, na to wszystko żeśmy pozyskali środki, do tego jeszcze właśnie budowa przydomowych oczyszczalni, więc dużo inwestycji i budowa kanalizacji, co mówiłam, tak, i te przydomowe oczyszczalnie, więc tutaj też to będzie akurat, ogłoszony będzie przetarg na i dodatkowo jeszcze modernizacja oświetlenia ulicznego, termomodernizacja publicznego przedszkola w Stąporkowie i w Krasnym. Dużo się dzieje, przed nami jeszcze więcej inwestycji, czekamy na kolejne nabory. No i tu jestem szczególnie wdzięczna polskiemu rządowi za przyznane środki, dzięki którym to wszystko możemy realizować. Wierzę, że damy radę. Ale ogłosiliśmy konkurs na pracę, dołączyć do grona świetnych pracowników Urzędu Miejskiego. Powiem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie, to chyba każdy z nas widzi i każdy jest zadowolony. My zobaczymy, jak to będzie z realizacją i czy nam starczy, panie skarbniku, pieniędzy przy tej inflacji, jaka jest teraz, na wkład, żebyśmy tutaj jeszcze... Panie przewodniczący, każdy, któremu leży dobro gminy na sercu, to docenia to, że pozyskujemy tyle środków, bo dzięki wspólnie przyjętej dobrej polityce finansowej jesteśmy nadal jedną z najmniej zadłużonych gmin, co nie oznacza, że pożyczanie jest złe. Ale ja powiem, pani burmistrz, z jednej strony, że w sąsiednich gminach czy nawet powiatach, no to my jesteśmy chwaleni, jak wy to robicie, że tyle pieniędzy pozyskujecie, a mimo to tutaj w gminie na sali czasami słyszymy głosy, że no co wy robicie, że nic nie pozyskujecie. Coś się dzieje, tylko teraz kwestia, panie skarbniku, żeby mieć na wkład własny, pracownicy to dobrze zrobili, no i wykonawcy jeszcze byli. Dobrze, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze do tego projektu uchwały jakieś pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2022 rok. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem, proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy do następnego punktu. W punkcie 4 mamy zamknięcie obrad sesji. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim radnym za przybycie na dzisiejsze obrady sesji. Na dzisiejszej komisji bardzo szeroko rozmawialiśmy o obecnościach na wniosek, więc wrócimy do rozmowy na pełnej komisji, pełnej sesji, bo tak jak widzimy, frekwencja na tych sesjach, jak dla mnie przewodniczącego, jest mała i chciałbym na ten temat przedyskutować, aby każdy radny wiedział, do czego jest zobowiązany w stosunku do swoich mieszkańców. Dziękuję bardzo serdecznie, bo jak widać, że są pewne osoby, nie przychodzą ze względu, nie wiem dlaczego, czy zawsze nam, jeżeli mamy sesję na wniosek, zawsze im coś wypada. Na pewno będziemy musieli to przedyskutować, być może podjąć jakieś uchwały w stosunku do tego, aby tą sytuację naprawić. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim za przybycie. Dziękuję pani burmistrz, dziękuję panu skarbnikowi i zamykam posiedzenie dzisiejszej sesji. Dziękuję.